mecenasem filmu o tworzeniu tradycyjnego wieńca dożynkowego przez druhny i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy jest starostwo powiatowe w Gorlicach. Podstawową działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych jest bez wątpienia gaszenie pożarów i walka z tymi miejscowymi zagrożeniami, ale statuty Ochotniczych Straży Pożarnych zakładają także inną działalność, a wśród niej taką działalność o charakterze kulturowym. Wiele jednostek OSP podejmuje właśnie takie działania, które mają na celu kultywowanie tradycji polskiej i tradycji tej naszej lokalnej. I takim jednym z tych najlepszych przykładów jest budowa wieńca dożynkowego i organizacja całej grupy dożynkowej, korowodu dożynkowego. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Moszczenicy już od 4 lat przygotowuje swój wieniec dożynkowy wraz z całą grupą, z całym korowodem. I również w roku bieżącym, w tym roku szczególnym, ten wieniec był szczególny ze względu na charakter. Mianowicie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości wykorzystano motyw orła z godła państwowego i strażacki wieniec, nazywany niepodległościowym, zbudowany był właśnie na postumencie orła. Strażacy od niemalże 1,5 tygodnia pracowali nad przygotowaniem całego tego wieńca dożynkowego, począwszy od wycięcia orła ze sklejki, przymocowaniem go do ramy, następnie metodą klejenia, wyklejania z kłosów zbóż, a uprzednio zbieraniem tych kłosów zbóż już niemalże 1,5 miesiąca wcześniej. Etapy końcowe to strojenie kwiatami, ale to wszystko zajmuje ponad 1,5 tygodnia czasu. Tutaj ogromne zaangażowanie strażaków i to tych, powiedzmy, 3 pokoleń. Strażaków seniorów, strażaków czynnych oraz tych najmłodszych członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zwieńczeniem tej ponad 1,5 tygodniowej ciężkiej pracy jest w roku bieżącym środa, 15 sierpnia, Święto Matki Boskiej, kiedy strażacy najpierw w pięknym, barwnym korowodzie dożynkowym objeżdżają wszystkie ulice Moszczenicy i Staszkówki, aby pokazać tą siłę i potęgę grup dożynkowych, a także zaangażować pozostałych mieszkańców gminy w to życie kulturalne. A następnie ten najważniejszy element dnia 15 sierpnia, msza święta, podczas której następuje poświęcenie i błogosławieństwo wieńców oraz grup dożynkowych. Po nich strażacy udali się do remizy ochotniczej w Staszkówce, gdzie miała miejsce prezentacja wieńców, barwne odśpiewanie i w roku bieżącym jeszcze dodatkowo jeden ważny akcent w dniu 15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Polskiego, przekazanie wieńca dożynkowego naszemu księdzu kapelanowi strażackiemu, ale i od kilkunastu dni żołnierzowi Wojska Polskiego, księdzu Marcinowi Krępie. Budowa wieńca dożynkowego i przygotowanie całej grupy dożynkowej to wbrew pozorom długa, ciężka, precyzyjna i mozolna praca wymagająca zaangażowania bardzo wielu osób. I tym wszystkim osobom chciałbym bardzo serdecznie podziękować.